A czas, jaki jeszcze pozostał, jest tak bardzo lekceważony przez wielu. A ja posyłam do was słowa, a wy nic z tym nie robicie. Myślicie, że jakoś się samo ułoży, a tylko oddalacie się ode mnie i serca zatwardzacie. Jak staniecie na sądzie? Z jakim słowem przyjdziecie? Z jakim wytłumaczeniem? A co było dla mnie za trudne do zrobienia? Ale to wy nie chcieliście, abym był waszym panem. Nie wierzycie mi, bo gdybyście wierzyli, dawno byście pokutowali. A wy chcecie, aby działa się wasza wola, wasze plany. Nie to, do czego was przeznaczyłem. Nikt z was nie chce oddać mnie całego swego serca. Boicie się i nie dowierzacie. Chodzicie w zamartwianiach. Nie w wierze, a ja chciałem, abyście miłowali się nieobłudną miłością. Mego słowa słuchać nie chcecie, tylko to, co ucho łechce, to, co przyjemne. Nie oszukujcie się. Dopóki każdy z was nie umrze dla siebie, swoich pragnień, nie możecie być moimi uczniami. Nie możecie czynić mojej woli. A skąd te potępienia w was? Czy nie stąd, że opieracie się na tym, co wróg wam mówi? I roztrząsacie w głowach, zamiast przyjść do mnie i wyznać grzech. Ile razy pokazałem wam, że jestem miłościwy, że zostawię 99 owiec, aby pójść i ratować tę, która pobłądziła i zaginęła. Ale wy nie wierzycie. Moje słowa komplikujecie i idziecie ze światem w kompromis. Ale dla mnie jest to obrzydliwe. Pokutuj, narodzie, abym cię zachował i nie baw się zbawieniem. Strzeż go pilnie i raduj się, bo cię wybrałem. Amen.